perspektywy na przyszłość Łodzi w coraz większym stopniu jawią się naprawdę w świetlanych barwach. Patrzę przez tendencje rynkowe, przez rozwój biznesu w Łodzi, poprzez zapotrzebowanie na pracowników oraz poprzez te perspektywy, szczególnie promocyjne i wizerunkowe, które zyskujemy przez chociażby Expo i przez gigantyczne środki dedykowane rewitalizacji, naprawdę wszystko wskazuje na to, że na przestrzeni najbliższych około 5 lat możemy dołączyć do peletonu naprawdę dynamicznie rozwijających się europejskich aglomeracji i tylko trzymam kciuki, żeby ta tendencja nie uległa zmianie, bo naprawdę jesteśmy na dobrej ścieżce. Staramy się koncentrować na przyciąganiu coraz to nowych inwestorów z dziedziny IT i branży usług dla biznesu. To są branże, które generują bardzo duże zatrudnienie, plus są to miejsca pracy naprawdę dobrej jakości, zdecydowanie odchodzące od tych stereotypów prostych składalni. Ponadto koncentrujemy się w dużej mierze na produkcji przemysłowej, która też wbrew obiegowym opiniom generuje bardzo duży wzrost. Większość innowacji wytwarza się właśnie w przemyśle i na tych dziedzinach się koncentrujemy. Wedle wstępnych diagnoz, które są rezultatem naszych rozmów z inwestorami, w Łodzi w horyzoncie powiedzmy 12 miesięcy będzie około 3,5 tysiąca miejsc pracy do obsadzenia. Będą to miejsca pracy wygenerowane we wszystkich właściwie sektorach. Bardzo duże zatrudnienie będzie potrzebne w firmie Fujitsu, w firmie Cybercom. Bardzo dużo rekrutacji ma w planach Eric Paul Polska. Tak naprawdę mógłbym tych firm wymieniać sporo, ale nie można też zapominać o naszym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie takie firmy jak Łódzka Reganta, Łódzka Prima również sukcesywnie zwiększają zatrudnienie. Chociaż jeśli miałbym poświęcić uwagę konkretnej branży, to chyba największy procentowo wzrost wykazuje branża IT. Jakich specjalistów będą poszukiwać? Przede wszystkim programiści. To jest chyba ogólnokrajowa tendencja. Tych fachowców poszukuje każda polska aglomeracja, ale Łódź szczególnie, gdyż jesteśmy naprawdę dużym klastrem ICT. Programiści, eksperci od programów SAP, programiści Java, testerzy aplikacji oraz fachowcy wyspecjalizowani w procesach produkcyjnych, kierownicy produkcji, nasza branża opakowaniowa, branża AGD, której jesteśmy bodajże największym klastrem w Europie oraz branża logistyczna wykazuje właściwie bezkresne, biorąc pod uwagę obecne tendencje rozwojowe, zapotrzebowanie na kapitał ludzki, na ślusarzy, na narzędziowców, na osoby wyspecjalizowane, jak to się potocznie mówi, mające konkretny fach w ręku.